Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Ja będę mówić trochę cicho, ponieważ chcę Wam dzisiaj pokazać mój kącik kwiatowy. Kącik kwiatowy znajduje się na schodach, ponieważ ja mieszkam na poddaszu i wygospodarowałam takie miejsce, wchodząc do mnie do mieszkania. A że tu jest straszne echo, ja muszę mówić trochę cicho. No i zaczynamy. Tak się eksponuje mój kącik. I teraz tak. Tutaj wszędzie są kwiatki. Tutaj wisi lustro z metaloplastyki. Ten kwietnik też jest z metaloplastyki. Tutaj dwa są, to są takie zwykłe drabinki, takie schodki do sięgania czegoś wyżej, ale ja je wykorzystałam jako kwietniki. A tutaj w rogu, jako podstawka, jak to powiedzieć, pojemnik na dwie butelki. Jako prezent można włożyć dwie butelki wina i dać komuś na prezent. Na tym stoją trzy drewniane kwiatki. Ten kwiat nie wiem jak się nazywa. Tutaj jest paprotka. Duża palma, jak kiedyś wszyscy mieli w domach. Ten kwiat, ten na dole i tu, to są te same kwiaty. On się bardzo szybko rozrasta i sobie rosną. Tu jest taki dość długi kwiatek, który przymocowałam do lustra. Jest mój aniołek, on jest świąteczny, ale on wisi całym rokiem. Tutaj jest cytrynka, pięknie pachnie. I można go potrzeć, jak się palcami potrze, to palce pachną. Tam w kłębi się odbija z lustra obraz, który namalował mój dziadek. Tutaj są też te dwa kwiaty, które Wam mówiłam. Tu jest świecznik z metaloplastyki ze świeczkami. Tu jest kolejna papryka, matrioszka. Liczę dwa po moim drugim dziadku. I taka, to nie jest palma, ja nie wiem jak to też się nazywa. Tu w głębi stoi świnka skarbonka i ten sam kwiat, odnóżka z tych samych kwiatków. I tak to się przedstawia. W komentarzach, jeżeli rozpoznajecie jakiś rodzaj kwiatków, napiszcie mi. Ja nie jestem kwiatkową osobą, ale chętnie sobie powtykam takie w kwiaty, takie nazwy, niechby sobie były. Ja się z Wami żegnam. Pa, pa!